środę Paulo Sousa porozumiał się z PZPNM w sprawie rozwiązania kontraktu. Portugalczyk, który miał w marcu poprowadzić kadrę w barażach o awans na MS 2022 w Katarze, został już przedstawiony jako nowy trener Flamengo. Reklama. Zobacz wideo, kto następcą Paulo Sousy? Kandydat wydaje się oczywisty. Nigdy tego nie ukrywał. Michał Listkiewicz. Powtarzałem, że nie przekonuje mnie człowiek, który wciska ludziom taki kit Bayer. Porozumienie na linii PZPN. Sousa wydaje się być korzystniejsze dla pierwszej strony. Sousa musiał zapłacić 2 miliony złotych kary za przedwczesne rozwiązanie kontraktu. Dodatkowo, co oczywiste, on i jego sztab nie dostaną pieniędzy za okres, do którego obowiązywał kontrakt. Sensacyjny pomysł Listkiewicza. Chce duetu selekcjonerów. I to jakiego? Taktykę Cezarego Kuleszy w ostatnich dniach ocenił były prezes PZPN Michał Listkiewicz. Myślę, że to wszystko są przemyślane kroki. Prezes Kulesza ma duże doświadczenie w zarządzaniu klubem i negocjacjach z trenerami. Nie sądzę, by działał w emocjach, widocznie chciał pokazać Sousie, kto rozdaje karty, uzmysłowić mu, że za PZPN stoi zwarta siła społeczno-medialna, że to sprawa narodowa, stwierdził w rozmowie z Przeglądem Sportowym. Listkiewicz niezbyt pozytywnie ocenił także samą osobą Paulo Sousy. Powtarzałem, że nie przekonuje mnie człowiek, który wciska ludziom taki kit Bayer, stwierdził. Nie zgodził się także z porównaniem Portugalczyka do Leo Binhackera ze względu na współmierny dorobek obu trenerów. Holender, gdy przychodził do Polski, miał w dorobku pracę w Realu, reprezentacji Holandii, wprowadzenie na mundial tak peryferyjnej drużyny jak Trinidad i Tobago. To zupełnie inna skala niż prowadzenie kilku klubów i to z nie najlepszym skutkiem, bo pamiętajmy, że z Bordeaux Sousa odszedł w atmosferze skandalu, z Izraela również, już nie mówiąc o historiach na Węgrzech, gdzie zabronił w szatni Videotonu mówić w ojczystym języku i miał fizyczne starcia z dziennikarzami, skomentował. Paulo Sousa zapłaci gigantyczne odszkodowanie. Znamy szczegóły jego odejścia. Były prezes PZPN pokusił się także o poszukanie motywów odejścia Sousy. Według niego jednym z nich był fakt, że Sousa wystraszył się, że nie rady w barażach. Zdał sobie sprawę, że praca z reprezentacją go przerosła, powiedział także.